Popularni skrzydłowcy również znajdują się w gazie. Wygrali 3 mecze z rzędu, wszystkie po 1-0. I pierwszą rundę zakończyli na wysokim, jak na Baniaminka, 11. miejscu w tabeli. Przedziera się Leandro. Kolejne uderzenie i słupek ratuje teraz Skrę Częstochowa. Filipowicz dośrodkowuje piłkę w pole karne. Okazja i kapitalna parada Kszczuka. Skra przechodzi do kontrataku. Dobre podanie w kierunku Noconia. Nocoń na prawe skrzydło. Środkowanie w pole karne. Nowak! I teraz wykazał się swoim bramkarskim kunsztem Mateusz Kochalski. Skra rozpoczęła mecz w następującym zestawieniu. Kszczuk bramce, dalej w polu Zalewski, Nocoń, Nowak, Napora, Jurek, Błaszkiewicz, Olejnik, Obuchowski, Holik oraz Kieca. Karwot strzela! Ale się kapitalnie złapał piłkę Łukasz Kszczuk. Jedni i drudzy są w gazie. Teraz okazja dla Radomiaka i nie ma gola! Ależ pomylił się w tej sytuacji zawodnik zielonych, że ponownie znajdzie sposób na to pokonać bramkarza Skry w tym spotkaniu. Walczył o piłkę na porę, jeszcze jest tam Nowak, Nowak strzela! Posłał futbolówkę najskuteczniejszy gracz Skry Częstochowa nad bramką. Leandro strzela bardzo mocno i gdzie jest piłka? Złapał ją zanim przekroczyła. Rusza Siwek. Siwek, Siwek utrzymał się przy piłce. Siwek strzela, nie ma gola. Siwek. Siwek. Nowak, Nowak strzela z pierwszej piłki. Czy jeszcze uda się nabić? Nie ma gola, ależ kapitalna interwencja Mateusza Kochalskiego. I sędzia Marcin Jana gwizdże w tym spotkaniu po raz ostatni. Skra Częstochowa z meczu 18. kolejki drugiej ligi remisuje bezbramkowo z Radomiakiem Radom. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.